Jedną z rzeczy, która nieprzerwanie wiąże się z użytkowaniem substancji psychoaktywnych, jest wizja uzależnienia. Już od podstawówki jesteśmy straszeni plakatami z przekreślonymi strzykawkami, jednakże obecnie pojawiają się też głosy, że wszystko, co wiemy o uzależnieniu, jest błędem. Wpisując na YouTubie hasło uzależnienie, wyskakuje nam 10 propozycji. Z tego tylko 3, i to wcale nie najpopularniejsze, dotyczą alkoholu, marihuany i narkotyków. Wyżej od tych haseł mamy uzależnienie od telefonu, komputera, internetu i Minecrafta. Żyjemy w czasach, kiedy twierdzi się, że każdy człowiek musi być od czegoś uzależniony. Jednakże to, co wzbudza największy niepokój, to jest taka wizja ćpunów zombie, którzy gotowi są za każdą kolejną dawkę zabić, zgwałcić czy okraść. To wszystko jest też bardzo mocno nacechowane emocjonalnie, bo każdy z nas gdzieś w bliskim swoim otoczeniu ma zapewne osobę, która problematycznie używa alkoholu czy jakichś innych substancji psychoaktywnych. Nadal pamiętam apel w gimnazjum, kiedy zebrano nas wszystkich na halę gimnastyczną na spotkanie z człowiekiem, który przez lata był uzależniony od heroiny, następnie spędził trochę czasu w Monarze na odwyku i opowiadał nam o tym, że nie należy przyjmować substancji psychoaktywnych, gdyż są one tak silne, że wystarczy jedna dawka i stoczymy się na dno. Kompletnie zabiorą nam naszą wolną wolę i heroicznym wyczynem będzie wydostanie się ze szponów uzależnienia. W szkole w ten sam sposób charakteryzowane były wszystkie substancje psychoaktywne, bez wnikania w ich specyfikę czy mechanizm działania. No okej, może robiono jeden podział. Alkohol i papierosy, zło, ale powszechne. Trawa, amfetamina czy heroina, jak tylko dotkniesz, skończysz pod mostem. Czy rzeczywiście tak jest, że narkotyki to zło wcielone i momentalnie po ich zażyciu wpadamy w szpony uzależnienia? Pewne światło na ten temat rzucił 2 lata temu angielski pisarz i dziennikarz Jonathan Harry w swojej książce Chasing the Scream. Harry twierdzi, że wszystko to, co wiemy o uzależnieniach, jest błędem i że narkotyki nie mają chemicznych haczyków, które powodują, że momentalnie wpadamy w szpony uzależnienia. Jako przykład podaję, że na przykład opioidy stosowane są z powodzeniem w medycynie do uśmierzenia bólu, a po wyjściu ze szpitala ci ludzie nie są na głodzie i wracają do normalnego życia. W swoim przekazie wykorzystuję przykłady badań na szczurach. Były to dość proste doświadczenia. Zamykano szczura w klatce i dawano mu do wyboru 2 poidełka. Jedno zawierało wodę, a drugie wodę z heroiną lub kokainą. Z reguły szczur wybierał to drugie i pił go coraz więcej i tak długo, aż wreszcie umierał. Jak zauważył jednak profesor psychologii Bruce Alexander, to doświadczenie miało pewien szczególny aspekt. Szczur był zamknięty w klatce zupełnie sam i nie miał się czym zająć, a narkotyk był jedyną atrakcją. Aleksander postanowił więc przeprowadzić własne doświadczenie i zbudował swoistego rodzaju raj dla szczurów, taką luksusową klatkę, która oferowała szczurom wszystko, czego trzeba było im do szczęścia. Dostały one smaczną karmę, piłki do zabawy, tunele i fajne towarzystwo. Co się wtedy stało? Na początku szczury piły wodę z obu poidełek i powoli odkrywały, co się w nich znajduje. Po pewnym czasie okazało się, że szczury w luksusowej klatce nie piły wody z narkotykiem. Wypijały jej mniej niż 1/4 tej ilości, które piły samotne szczury w klatkach. Co więcej, ani jeden nie zdechł z przedawkowania. Szczury samotne i nieszczęśliwe szybko popadały zaś w głębokie uzależnienie. Aleksander stwierdził więc, że to odkrycie potwierdza, że uzależnienie jest przystosowaniem do środowiska. I to nie człowiek jest winny, a winna jest jego klatka. Dalej możemy się dowiedzieć, że jako ludzie mamy też głęboką potrzebę bliskości i budowania więzi. To ona daje nam szczęście i ktoś, kto nie może takich więzi stworzyć, wpada w uzależnienie. Wynika z tego, że nie należy w ogóle mówić o uzależnieniu, lecz o tworzeniu więzi. Uzależnienie to wytworzenie z narkotykiem takiej więzi, jakiej nie udało się stworzyć z innym człowiekiem. Przeciwieństwem uzależnienia nie jest więc abstynencja. Przeciwieństwem uzależnienia jest więź z innym człowiekiem. Ta teoria wydaje się być o tyle prawdziwa, że tak jak sami możemy zauważyć w naszym życiu, jest wiele osób uzależnionych od hazardu, gier czy seksu. I w tych przypadkach nie ma żadnych chemicznych haczyków, które powodowałyby uzależnienie, a mimo to ono się pojawia. Czy więc zatem chemia nie odgrywa żadnej roli w uzależnieniu? Moim zdaniem odgrywa, ale nie tak dużą, jaką przypisuje jej społeczeństwo. I tutaj dobrym przykładem może być uzależnienie od nikotyny, gdzie gdyby chodziło tylko i wyłącznie o chemiczne haczyki, to już dawno dzięki gumom do żucia czy pastylkom zawierającym nikotynę wszystkie firmy tytoniowe by zbankrutowały, a jak na razie mają się całkiem dobrze.
Myślę, że tutaj ogólnie problem jest dużo bardziej złożony i trzeba na niego spojrzeć bardziej kompleksowo. Wojna z narkotykami uzasadnia się tak. Istnieją pewne substancje chemiczne, które powodują, że człowiek przestaje panować nad swoim zachowaniem. Dlatego tak istotne jest fizyczne wyeliminowanie tych substancji z obiegu. Doświadczenia wielu państw pokazują jednak, że jest to polityka nieskuteczna, a co więcej, uważam, że powoduje ona dużo więcej złego niż dobrego. Codziennie trafiam na jakieś doniesienia medialne, gdzie zatrzymano kogoś z bardzo nieznaczną ilością substancji psychoaktywnej i czasem są to takie kurioza jak ostatnio w Krośnie, gdzie zatrzymano chłopaków z odrobiną trawy i z jedną pigułą ekstazy. Wow, szajka dealerów. No zdecydowanie wolałbym, żeby te środki, a to są środki publiczne, zamiast łapania użytkowników były wydawane na bardziej pożyteczne dla społeczeństwa cele. Niewiele jest obecnie państw na świecie, które realizują skuteczną politykę narkotykową. Przykładem dla wielu i wzorem do naśladowania powinna być Portugalia. Jest to państwo, które jeszcze 17 lat temu zmagało się z olbrzymim problemem narkotykowym. 1 na 100 osób była uzależniona od heroiny i żadne standardowe metody nie przynosiły rezultatów, więc Portugalczycy zagrali wabank i zdekryminalizowali wszystkie substancje psychoaktywne. W ten sposób pieniądze zaoszczędzone na bezsensowne łapanie użytkowników i wtrącanie ich do więzienia w całości przeznaczyli na takie specjalne programy, które pomagały im wrócić do społeczeństwa. Uzyskiwali oni bezpieczne mieszkania, pracę czy pożyczki na założenie firmy. Dekryminalizacja okazała się olbrzymim sukcesem i dzisiaj już nikt w Portugalii nie myśli o powrocie do poprzedniego systemu. Ogólnie zgadzam się z teorią, że brak więzi powoduje uzależnienia. Uważam jednak, że na ten problem należy spojrzeć nieco szerzej i z doświadczenia ze szczurami można wynieść dużo więcej niż proste, romantyczne kochajmy się czy budujmy więzi. W pierwszej klatce widzę nie tylko szczura, który jest samotny. Dla mnie to jest też wizja osoby, która ma problemy finansowe, która nie ma pracy, która martwi się o swoją przyszłość i ogólnie jest przytłoczona życiem. Szczury w drugiej klatce funkcjonują dużo lepiej, w dużo lepszym środowisku. Mają zajęcie, mają także pracę jakąś do wykonania. Żyje im się po prostu dużo lepiej. Warto tutaj podkreślić, że w obu przypadkach szczury używały substancji psychoaktywnych. W pierwszym dużo bardziej ryzykownie niż w drugim i jeżeli przeniesiemy to na świat ludzi, to nie zdziwi fakt, że człowiek, który żyje w trudnym otoczeniu, który jest otoczony problemami społecznymi, ma dużo większe ryzyko popadnięcia w uzależnienie i tutaj czasem to jest też mechanizm obronny, który broni tą osobę przed czynnikami społecznymi ze swojego otoczenia. To, co jest ważne, to to, że klasowe i te strukturalne czynniki są naprawdę istotne, dlatego polityka nie powinna być represyjna, a powinna działać tak, że poszczególne osoby wyciągamy na prostą, że wskazujemy im odpowiedni kierunek i także zyskują one dzięki temu pracę czy sens życia. To, że niektórzy ćpają, bo po prostu nie mają lepszych perspektyw, może udowodnić kolejne badanie, które znalazłem. W nim amerykański psycholog umieścił na 8 tygodni na zamkniętym oddziale szpitalnym grupę osób, głównie ciemnoskórych mieszkańców gett, którzy byli uzależnieni od kraku. I zrobił eksperyment polegający na tym, że każdego dnia rano otrzymywali oni porcję kraku, nie wiedzieli dokładnie jaką, i później w ciągu dnia proponowano im także tą samą porcję lub do wyboru $5, które otrzymują po zakończeniu eksperymentu. I tutaj zgodnie z teorią uzależnień, każdy uzależniony powinien wybrać krak. Co się jednak działo? Jeżeli dawka poranna była duża i oferowała przyjemne doznania, to najczęściej wybierali krak. Jeżeli dawka była słaba, woleli $5. Tutaj to się mija ze wszystkim, co myślimy, bo jeżeli człowiek jest uzależniony i jest na głodzie, jeżeli dostał poranną dawkę, która była niska, to każdy by powiedział, że wybierze kolejną dawkę, bo jest po prostu na głodzie i musi nadrobić te braki. Tu ciekawa rzecz była jeszcze, bo zrobili drugi eksperyment, kiedy zamiast $5 proponowano 20 i okazało się, że wtedy każdy z nich wybierał $20, które otrzyma w późniejszej perspektywie, bo dopiero po 8 tygodniach. Uzależnienie jest więc czymś dużo bardziej złożonym niż nam się wydaje. To nie jest tak, że jakaś zła substancja pozbawia nas nagle wolnej woli i powoduje, że nie mamy wyboru. Najczęściej ta substancja jest po prostu jednym z czynników. Kolejnym jest właśnie brak więzi, problemy emocjonalne czy problemy ekonomiczne. I tutaj wydaje się, że dużo łatwiej jest zrzucić winę na jakąś substancję, niż przyznać się, że my jako społeczeństwo bardzo często funkcjonujemy źle. Nie dostrzegamy też problemów naszych bliskich, czy mamy jakiś taki system, który niektóre osoby wyklucza poza społeczeństwo, chociażby poprzez sankcje represyjne dla użytkowników substancji psychoaktywnych.
Przydałaby się więc racjonalna edukacja na temat tego, jakie zagrożenia wynikają ze stosowania poszczególnych substancji i zdecydowanie nie wrzucanie ich wszystkich do jednego worka, bo jeżeli stawiamy znak równości między trawą i heroiną i mówimy, że po jednej dawce tego i tego stoczymy się na dno, to każdy, kto kiedykolwiek zapalił trawę, będzie wiedział, że to jest wielka ściema. Ale co gorsze, w tym wszystkim będzie tak samo myślał o innych substancjach psychoaktywnych, a przynajmniej ja tak uważam, część z nich wiąże się naprawdę z dużo większym ryzykiem fizycznego czy psychicznego uzależnienia niż trawa. I mam tutaj na myśli na przykład papierosy, opioidy czy stymulanty, które są dużo trudniejsze w opanowaniu i wiążą się z dużo większym ryzykiem problematycznego użytkowania niż na przykład psychodeliki, takie jak grzyby czy LSD. W kwestii braku więzi jestem również za tym, aby informować swoich najbliższych, że jest się użytkownikiem substancji psychoaktywnych. W ten sposób będą oni w stanie pomóc, kiedy pojawią się jakieś ryzykowne sytuacje, ale co więcej, wasze relacje ulegną wzmocnieniu, bo nie będziecie musieli się kryć z tym, obawiać, że zostaniecie przyłapani, czy kłamać, co się działo na ostatniej imprezie lub na wyjeździe z kumplami. Taka szczerość zawsze procentuje. To, co czasami też dobrze działa, jest spędzenie czasu samym ze sobą, w odosobnieniu, z pełną szczerością, bez poczucia winy i zaakceptowaniem siebie takim, jakim się jest, to myślę, że najlepiej procentuje i chroni przed uzależnieniem. Mam nadzieję, że temat był ciekawy dla Was i na pewno macie jakieś swoje przemyślenia, więc podzielcie się proszę nimi w komentarzu. Jeżeli film się podobał, będę wdzięczny za lajka, za subskrypcję. Widzimy się też na Facebooku. Niedługo kolejne filmy. Do zobaczenia. Hej!